Drodzy bracia w biskupim i kapłańskim posługiwaniu, siostry i bracia zebrani w katedrze, by dzisiaj, Wielki Czwartek, celebrować mszę krzyżma. Cała dzisiejsza liturgia skoncentrowana jest na konsekracji krzyżma oraz błogosławieniu innych olejów służących namaszczeniu nowo ochrzczonych, bierzmowanych, chorych, przyjmujących święcenia. Już w Księdze Starego Testamentu znajdujemy wiele opisów wskazujących na szczególne znaczenie namaszczenia oliwą rzeczy i ludzi. Jak opisuje Księga Rodzaju, Jakub po ujrzeniu we śnie drabiny sięgającej nieba wziął kamień, który mu służył za wezgłowie, ustawił go i polał oliwą, przez co poświęcił całkowicie Panu. Ten kamień nabrał charakteru sakralnego. Z kolei w Księdze Wyjścia czytamy o poleceniu, jakie otrzymał Mojżesz. Namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest. Poświęcisz go i wszystkie jego sprzęty i będzie święty. Namaszczani byli także ludzie wybrani przez Boga do realizacji specjalnych zadań. Dlatego kiedy Samuel wylał całe naczynie oliwy na głowę Saula, powiedział: czyż nie namaścił cię Pan na wodza swego ludu Izraela? Drodzy bracia, czynność namaszczenia była uważana za dzieło samego Boga i oznaczała błogosławieństwo, poświęcenie, wyraz uznania przez Boga i wyróżnienia wobec ludzi. Tego rodzaju poświęcenie było wtedy, w tamtych czasach, stosowane także wobec kapłanów. Namaszczenie Aarona oraz jego synów miało oznaczać przekazanie prawa do pełnienia służby kapłańskiej. Wchodzili do tej służby kapłańskiej przez namaszczenie. Z kolei ten, kto otrzymał namaszczenie na proroka, został oświecony duchem samego Boga. A więc w każdym przypadku przez namaszczenie dokonuje się w człowieku, w jego życiu, coś bardzo wielkiego. Na namaszczonego wstępuje Duch Boży. Potwierdza to prorok Izajasz. Ten fragment jego księgi przed chwilą został odczytany. Czytamy u Izajasza: Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. To znaczy z namaszczeniem wiąże się obecność Ducha Pana Boga. Jeśli te słowa Izajasza odniesiemy do osoby Jezusa, jak to czyni ewangelista Łukasz, który opisuje nauczanie Jezusa w synagodze, to jasno widać, że pełne spełnienie proroctwa o namaszczeniu duchem i związaną z tym namaszczeniem obecnością ducha dokonało się w osobie Jezusa Chrystusa. W nim się to pełnie dokonało. Dziś tym, który dokonuje namaszczeń uzdrawiających i uświęcających zarazem jest nasz Zbawiciel. Pomazaniec, po grecku Chrystus. To On uzdrawia i namaszcza. Kochani bracia, jesteście namaszczeni przez Chrystusa i przez zesłanego
na was w dniu Pięćdziesiątnicy Jego Ducha Świętego, dawcę wszelkich łask. A przez to namaszczenie, jesteście pobłogosławieni, poświęceni i wyróżnieni spośród sióstr i braci. To wielki zaszczyt i wyróżnienie. Świadomość tego faktu jest nam potrzebna, szczególnie dziś, kiedy mnożą się ataki na osobę świętego Jana Pawła II. Kiedy ze względu na grzechy niektórych duchownych, cały Kościół stawia się w stan oskarżenia. Niszczy się jego autorytet, pozbawia czci i neguje jego zasługi w walce o wolność naszego narodu, państwa. Wszelkie zasługi się neguje. Namaszczeni przez Boga, czy mogło cię, drogi bracie, spotkać w życiu coś lepszego, coś większego? Świadomość tego wielkiego daru powinna ci towarzyszyć każdego dnia i umacniać w miłości do Boga. Jesteś namaszczony. To jest dar. Musimy jednak pamiętać, że każde namaszczenie nie jest dla samego namaszczenia. Namaszczenie zawsze wiąże się z misją, wiąże się z pewnym zadaniem, które Pan Bóg stawia. Pan mnie namaścił i posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, abym obwieszczał rok łaski pańskiej, pocieszał wszystkich zasmuconych. Pan mnie namaścił i posłał mnie. Do tego wymienionego tylko częściowo katalogu zadań kapłańskiej posługi każda epoka dodaje swoje. Wynikają one ze zmian cywilizacyjnych, kulturowych, społecznych. Warunki się zmieniają. Do tego trzonu zadań naszej posługi kapłańskiej dodawane są nowe zadania. Także współcześnie stoimy przed wyzwaniami, których przed laty nikt jeszcze się nie spodziewał i musimy na nie w sposób adekwatny odpowiedzieć. Ciągle na nowo musimy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak tu i teraz dotrzeć z Ewangelią do współczesnego człowieka, jak tu i teraz służyć człowiekowi, jak doprowadzić go do osobowego spotkania z Chrystusem. Każda odpowiedź na tak postawione pytanie prowadzi do sformułowania nowych zadań. Czyli jeśli chcemy to uczynić, no musimy sobie stawiać kolejne zadania, to znaczy musimy określić to, co mamy czynić. Każde z zadań związane jest z otrzymanym namaszczeniem i jego realizacja stanowi misję. Czy mamy jeszcze to poczucie misji? Czy kieruje nami jeszcze w naszej posłudze duszpasterskiej to głębokie przekonanie? Bóg mnie namaścił i posłał mnie. Takim nowym zadaniem wymagającym trudu i poświęcenia jest przeprowadzenie synodu diecezjalnego. Jak to kilka dni temu mówiłem w tej katedrze, kierując się dobrem archidiecezji wrocławskiej, powierzonej mi przez papieża Franciszka w 2013 roku, po wcześniejszym wysłuchaniu opinii Rady Kapłańskiej i wiernych, którzy aktywnie uczestniczyli w synodzie tym powszechnym, jesienią tego roku zwołam synod archidiecezji wrocławskiej. Do czasu inauguracji synodu trzeba będzie przygotować całą strukturę organizacyjną oraz określić sposób pracy synodu. A zatem w najbliższym czasie we współpracy
z dziekanami, proboszczami, duszpasterzami, przełożonymi wspólnot zakonnych, świeckimi liderami ruchów oraz towarzyszeń katolickich we współpracy z nimi. Powołane zostaną komisje presynodalne, które podejmą wszechstronną refleksję nad życiem Kościoła wrocławskiego i określą tematykę przyszłych prac komisji i podkomisji synodalnych. Już teraz, drodzy bracia, zachęcam was do aktywnego włączenia się w pracę zespołów presynodalnych i do modlitwy w intencji synodu, by Duch Święty, zesłany przez Jezusa Chrystusa, oświecał nas swoim światłem i prowadził do pogłębienia wiary, nadziei, miłości. Kochani bracia, ta msza, którą koncelebruję z wami, moim prezbiterium, jest wyrazem łączności i jedności kapłanów ze swoim biskupem. W ostatnim czasie były dwie okazje do wyrażenia tej jedności. Myślę tutaj o wspólnych celebracjach z okazji moich imienin i 40. rocznicy święceń kapłańskich. Z serca dziękuję wszystkim, którzy wtedy stanęli wokół mnie przy ołtarzu i łączyli się ze mną w dziękczynieniu składanym Chrystusowi Panu. W to dzisiejsze nasze kapłańskie święto dziękuję wszystkim kapłanom. Dziękuję wam za waszą posługę duszpasterską. Dziękuję za służbę Chrystusowi i Jego Kościołowi, którego cząstkę stanowi nasza Matka, czyli Kościół Wrocławski. To jest cząstka Kościoła Powszechnego. I za tę posługę naszemu Kościołowi, a przez to Kościołowi Powszechnemu, chcę wam bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję także kapłanom za świadectwo życia. Dziękuję kapłanom za wierność składanym kiedyś przyrzeczeniu. Dziękuję wam za wasze poświęcenie. Niech Jezus Chrystus, najwyższy kapłan, nasz Pan, odnowi w nas moc Ducha Świętego, którego przez namaszczenie i włożenie rąk otrzymaliśmy w świętym sakramencie kapłaństwa. Amen.